Dzień dobry, witam państwa w Co nie Przeglądzie Złych Wiadomości. Eee, zaczynamy od wiadomości bardzo dobrej. Jedna z partii, która brała udział w ostatnich wyborach, e, dotrzymuje słowa i e, to jest bardzo dobra wiadomość. E, reszta partii się wycofuje ze swoich słów. Oczywiście wszystkie te, które są bardzo złymi partiami się wycofują ze swoich słów, a tą partią, która dowozi swoje postulaty i obietnice, jest oczywiście Konfederacja pod przywództwem pana Mencena. Pan jak dwie godziny temu, ogłosił, że pan Korwin-Mikke nie będzie już startował z Liską Federacji, tym samym popełnia coś, czego miał nie popełniać zdaniem wielu osób, czyli wywraca stolik własnej partii i pozbywa się starca z polityki polskiej. Miał co prawda się pozbyć Tuska i Kaczyńskiego, ale tego nie dowiózł, ale żeby nie rzucać słów na wiatr jednak staje przed historią. Tak napisał, że historia go rozliczy. Przed historią staje i przed Bogiem chyba samym, choć on jest chyba bardzo mocno wierzącym człowiekiem, w związku z tym by nie nadużywał Pana, Boga, imienia, dremno. No i Pana dziadka Korwina pozbyła się z partii, bo ogłoszenie tego, że Pan Korwin nie będzie już nigdy startował z Konfederacji, jest jednoznaczne z tym, że Pan Korwin właśnie założył nową partię, jeszcze nie wiem jak się nazywa, ale to jest bardziej niż pewne w związku z tym czeka nas wiele wesołych sytuacji, o których się nie dowiecie pewnie nigdzie oprócz polityków, Polityką, tylko zajmuje się od lat Konfederacją, w tego, czy startuje, czy nie startuje, gdyż uwielbiał chłopaków. Pomysł wywalenia Korwina z Nowej Nadziei jest o tyle karkołomny, że tak oskarża się go o to, że włożył Konfederacji całą kampanię, co nie jest do końca prawdą, gdyż pan Korwin on zawsze mówił to, co mówił i nikt się tym zarówno nie przejmował. To, że robią to Konfederacji część Nowej Nadziei, zwanej też wcześniej Korwinem. Nomen omen, na polecenie narodowców jest kolejnym dowodem na to, że narodowcy no, są zdolni tylko włącznie do rozbijania różnych grupowań. Kukiza rozbili, przy udziale Kukiza, to absolutnie nie, teraz nie rozgrzeszał Kukiza za to, co zrobił, ale gdziekolwiek się pojawiają, zawsze są jakieś niesnaski. Teraz te niesnaski przynoszą się nowej Konfederacji, ale nowa Konfederacja nie potrzebowała chyba nawet narodowców do tego, żeby to zrobić, gdyż nowy udział we władzach partyjnych osób, które są znane z rozbijania różnych grupowań, w tym Różnych partii. Pana Kurwina jest powszechnie znany, w związku z tym nie ma co się zastanawiać więcej nad Konfederacją. Czy przeżyją tą operację na otwartym sercu? Zobaczymy. Mają więcej posłów, to prawda, ale czy dowiązą tych posłów do końca? Właśnie zobaczymy. A czy w kolejnych wyborach będą ponad kreską, która zapewni im dotację? Także zobaczymy. Przechodzimy do poważnych wiadomości. E, Poważną wiadomością jest to, że pan prezydent Duda ogłosił, że nowy rząd nie powstanie zbyt szybko, gdyż ogłosił, że pan Morawiecki będzie premierem, w sensie będzie decydowana premiera przez pana prezydenta Dudę, e, więc oczekiwać należy, że w najbliższe tygodnie przejdą na kolejnych awanturach na maraźmie i nic się nie dziań, że tak to określę w sposób mało gramatyczny. Pan Bolecki ma małe szanse, żeby stworzyć rząd, co prawda pisowcy odgorzywają się strasznie od kilku tygodni, w sumie od dwóch tygodni, od momentu, kiedy nagle zdumieni, kiedy patrzyli na wyniki, które się pojawiały na ekranie w dniu wyborczym, stwierdzili, ej, ale to nie są te wyniki, które my znaliśmy i one się nam bardzo nie podobają. W związku z tym, że im się naprawdę bardzo nie podobają, co chwilę ogłaszają, że już wyciągnęli połowę PSL, już wyciągnęli połowę Hołni, połowę Konfederacji, połowę SLD, Lewicy i połowę Platformy. W sumie to mają większość parlamentarną, tak jak mieli w planach i tak jak mieli w papierach, które mieli w rękach, kiedy ogłaszano wyniki wyborów. No to się raczej nie uda. Nie u nas jest prostej przyczyny, bo te wszystkie uruchomienia po lewej stronie, w sensie po lewej stronie to już jest PiS, także w sensie opozycyjnej do lewej strony, nie można mówić o lewicy, która jest opozycji do lewicy, chociaż w Polsce jest to możliwe, w Polsce tak właśnie się dzieje. No więc ta opozycja dotychczasowa, nazwijmy ich totalnymi, bo tak się czasami nazywali, w związku z tym będzie łatwiej o nich mówić, opozycja totalna, żeby skały wydalały, to i tak stworzy sobie koalicję, mimo że się kłócą o wszystko. E, o to, czy dzieci w, e, ucinać, czy nie ucinać e, od pępowin, zanim te się wytworzy na dobre, e, czy gender jest fajne, e, czy ekologia tak, czy nie, czy atom tak, czy się wszystko kłócą, e, ale przecież są tak zajadli swojej nienawiści do e, byłej partii rządzącej, że w końcu stworzą jakiś konglomerat, który stworzy z kolei rząd, który wyglądać będzie dość wesoło, zważywszy na osoby, które tam się pojawiają. Szanowni Państwo, już kończąc naszą wypowiedź, chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej są wszędzie tam, gdzie mieszkańcy potrzebują pomocy. Jeździmy na spotkania. Przez całą Polskę wspieramy naszych mieszkańców, ponieważ w wielu miejscach mieszkańcy potrzebują naszej pomocy. My nie pozostawimy nikogo samego. Tak jak jeździliśmy, tak będziemy jeździć i wspierać mieszkańców, ponieważ presja ma sens. Tak, to jedna z nowych posłanek. Jak widać, erudycja, elokwencja, inteligencja gdzieś przeszły daleko obok niej, jak był rozdawane. Wstała w kolejce, pewnie po w szminkę do ust. Nie, ona by nie była dobrze umanowana. Nie wiem, po kolejca, ale grań ta pani to jest jedna z nowych posłanek, która będzie zarządzać naszym imperium i tworzyć prawo oraz przepisy, dzięki którym będzie nam się żyło dostatniej, Więc cyrk mamy zagwarantowany na pełnej kurtyzanie. Mamy także różnych uczestników naszego życia politycznego, którzy są o wiele bardziej poważni od tej pani, chociaż jak patrzę na nowy to małe jest poważnych osób tak naprawdę, jakby nie patrzeć. Eee, I oni wszyscy z opozycji totalnej wycofują się ze swoich obietnic, więc na tak 800 plus być może. W obniżka podatków, no niekoniecznie, samochody, które z palinami swoimi zabijają nasze dzieci, na pewno nawet wejdą, jeżeli się słucha ich wszystkich, tym bardziej, że część polityków związanych z totalną opozycją już teraz wprowadza restrykcje związane z samochodami, które dotykają mieszkańców Krakowa, na przykład pan Majchowski wprowadził zakaz od lipca przyszłego roku wjeżdżania starych gratów, czyli samochodów pół 10 lat, do centrum Krakowa. No pytanie, kto tam teraz będzie w ogóle przyjeżdżał. Inny geniusz związany z nadal opozycją, z kolei prezydent Wrocławia, nie, Wrocław jest całkiem normalnie, bo tam jest mało Polaków obecnie, gdyż większość stanowią Ukraińcę, e, prezydent Poznania oczywiście wprowadził podatek od balkonu. Jeżeli ktoś ma balkon, to będzie musiał budzić do tego za balkon, gdyż balkon jest rzeczą tak ekskluzywną w naszej rzeczywistości, tak niesamowitą, tak burżuazyjną, że jeżeli ktoś ma balkon, to będzie bulić za balkon. Zresztą w Krakowie też ten pomysł został wdrożony i w Krakowie też to napisali za balkony Ludzie. Czekam na pomysły racjonalizatorskie, które spowodują, że te balkony, jak nie będą pasarą, na Anglię. Dawno temu, kiedy wprowadzono podatek po od domów, od wielkości domów, to takie małe klitki są do tej pory, to jest pokłosie chyba tamtych, tamtych przepisów. I kiedy wprowadzono, że w bryle swojej muszą mieć taką taką wielkość, to wtedy Anglika zaczęła zbudować takie dobudówki od przodu u góry, że się wchodziło, taki okap się robił z tych pięter, i to pierwsze piętro wystawało przynajmniej z metra, jak nie dwa metry nad ulicę. I to, co dzisiaj jest zabytkiem, takim wspaniami, wyróżnia angielską architekturę, która jest generalnie dość parszywa tak naprawdę, eee, powstało właśnie jako Ucieczka od podatków. Także jestem ciekaw, co robią ci ludzie ze swoimi balkonami. Być może po jakieś pytania, piśmie, pociągam od góry do dołu takie bloki, żeby te balkony zniknęły. Nie wiem, aczkolwiek myślę, że na fisku z między innymi ta pani, która została wybrana do Sejmu, stworzą kontra, 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 przeciw, kontrze, kontrze, kontrze przepisy, które spowodują, że jednak wszyscy będziemy płacić. Czekamy na dalsze pomysły opodatkowania ludu, miast i wsi, bo tanio już było. Tanie już było, a jest teraz drożej. Inflacja, która nam powstała w wyniku obostrzeń związanych z Dawidem, to ona już dała nam osnowę w kości. Ceny paliw, od dziwo, naprawdę jestem bardzo zdziwiony, bo ceny paliw spadały systematycznie do takich cen sprzed. Konfliktu na Ukrainie, a dzisiaj już skoczyło 40 groszy więcej na litrze niż to miało miejsce jeszcze dwa tygodnie temu. Ja nagrałem takie film pomiędzy, gdzie jest 5,99, ale to już się nie wróci, nigdy podejrzewam, gdyż tak, ta cena skoczy, paliwa. Wchodzą podatki od Stary nie tylko zakaz wjazdu do dużych miast w Polsce ale także podatki od starych gratów, czyli że powyżej 10 lat w sobie po prostu nie pojeździcie tak do tej pory, musicie ulicę dodatkowe pieniądze za to, że macie w ogóle samochód. Ten podatek wzrośnie z każdego roku będzie coraz wyższy, aż koniec nie będzie Wam się upłacać w ogóle jeździć, bo tak benzyna będzie droga, w sensie paliwo, ropa, benzyna, e, opłata samochodów wykończą was kompletnie. Przecież wiadomo, że w Polsce wszyscy jeżdżą starymi samochodami, bo są takimi, no oryginałami, tak sobie. My wszyscy i jeździmy w związku z tym starymi samochodami, a nie kupujemy sobie nowych, e, nie, to że na jest po prostu nie stać. Tu ciekawostka z Anglii, bo przychyliliśmy się w Anglii średniowiecznej, teraz się na Anglii współczesnej. W Anglii też poszedł po rozum do głowy, dokładnie po rozum do głowy poszedł premier brytyjski, kenijaki pan Sunak, ten odżegnywany od konserwatyzmu konserwatysta brytyjski, a czy odżegnywany był od konserwatyzmu przez polskich konserwatystów, którym na przykład w ogóle nie przeszkadzało to, że były szef TVP, pan Kurski, wziął sobie drugi ślub jako katolik, nie to, że gdzieś tam w ukryciu, ale w wielkiej bazylice bardzo znanej, to naszym konserwatystom w ogóle nie przeszkadzało, a to, że konserwatysta brytyjski ma inny odcień skóry, nagle zaczął im przeszkadzać, okej. Okay. No więc ten niekonserwatywny konserwatysta z Wielkiej Brytanii, premier Sunak, tak, przejrzał się polityce lewicy brytyjskiej i wyszło mu jakimś dziwnym trafem, że żeby od niej się odciąć w sposób brutalny, a zyskać Poplecznictwo tłumu miast i wsi brytyjskich z kolei, musi stanąć w poprzek wszystkiemu temu, co robi lewica i bardzo prosty sposób wynalazł, czyli cała polityka antysamochodowa idzie do śmietnika. E, powiedział, że jeżeli będą dalej rządzić, a w tej chwili nie wiadomo, czy będą długo rządzić, w pokoleniu wyborach być może nie będą rządzić, bo mają 15 punktów straty do e, lewicy brytyjskiej, tak zwanej partii pracy, e, partia pracy, która się nie skalała nigdy pracą, ale to jest standard w całym świecie, także to się nas akurat nie dziwi. W związku z tym, żeby od nich się odciąć, e, nie będzie Boższe, jeżeli chodzi o stare samochody, będzie można je mieć do ukichanego zgonu. Tak powiedział, wycofuje się z badań jakości wody na poziomie standardów Unii Europejskiej, która to Unia narzuciła bardzo wysokie standardy. On to znaczy, stwierdził, że po prostu mają to w nosie, w związku z tym wylatuje to do śmieci. Liczne, okoliczne rzeczy idą do śmieci. Uwaga! Dodał także pozwolenie na wydobycie ropy naftowej z Morza Północnego, które to pozwolenie zostało wycofane, w sensie na rozszerzenie połacik, z których to Brytyjczycy korzystają wydobywając ropę naftową, by być bardzo niezależni od reszty świata, co owocuje tym, że mają najdroższą energię na całym świecie, No jedną z droższych, na pewno nie mają najtańszych. Więc zaczyna się ekspansja ruchu roponośnego. Samochody, ropa, wydobycie, zanieczyszczenia, e, brak standardów czystej wody. Brytyjczycy odbierają to na razie z osłupieniem. Zobaczymy, czy to wpłynie na wyniki wyborcze partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek pokazuje, że można. Koro jesteśmy przy autach, należy wspomnieć o elektrycznych autach, które przeżywają dość duże problemy na całym świecie. E, po tym jak Volkswagen wycofał się z produkcji aut elektrycznych, nie wiedzieć czemu, znaczy wiemy czemu, bo się nie sprzedawało, po prostu bez dotacji państwowych, e, podobny problem ma General Motors i Honda, które w zeszłym roku, w 2022, e, podpisały umowę na tworzenie tanich aut elektrycznych. I to wszystko bardzo dobrze wyglądało, miało powstać do końca przyszłego roku 2024 e, 5 milionów tanich aut elektrycznych, no, i nic z tego nie będzie, gdyż okazało się, że ceny ogniw tak wzrosły, że stworzenie autorytetowego taniego dla przeciętego odbiorcy jest po prostu niewykonalne, i wycofują się z tego pomysłu. Także Honda z General Motors no, mówią, że nie jest dobrze na tym rynku. Resztą General Motors podnosi ten temat dwukrotnie, gdyż dodatkowo jeszcze. Dodatkowo jeszcze z innymi konsorcjami, tutaj są już wszystkie konsorcja duże samochodowe, twierdzi, że no niestety plan elektromotoryzacji na całym świecie może spalić na panewce, gdyż nie tylko tanie auta elektryczne są zbyt drogie, żeby były tanimi autami, ale także drogie auta elektryczne także powodują niechęć u klientów i po w dużym wzroście sprzedaży na samym początku, o czym mówi także Tesla, pana Maska, w tej chwili cała ta branża przeżywa totalny kryzys i samochody sprzedają się tak słabo, że prawdopodobnie więc coraz to nowe firmy będą wyprowadzały elektryki z udziału na rynku. Jeżeli jesteśmy przy Hondzie, o której mówiłem przed chwilą przy okazji General Motors, Honda przeżywa w duży problem. Gdyż duży kontrakt ze starym Kalifornia na samodzielnie jeżdżące samochodziki taksówkowe, w których to klienci sobie mogą wsiąść, usiąść i dowodzenie są na miejsce tam, gdzie chcą, bez kierowcy, jeszcze zdrowo, elektrycznie, no upadł kompletnie, gdyż Kalifornia w związku z wypadkiem, z jednym wypadkiem tego typu samochodu, kiedy to samochód samojeżdżący samochód wjechał na przechodnia i później ciągnął go centymetrami po drodze. No przechodzień przeżył, ale no słabo teraz wygląda, nie pokażę gdyż one jest dość takie odstręczające. W związku z tym wypadkiem stan Kalifornia wycofa się z umowy i honda nie będzie dystrybuowała taksówek na tamtym terenie. Inni sprzedawcy tego typu sprzętu też w związku z tym wypadkiem mają problem. Wspominam o tym dwa tygodnie temu. W tej chwili trwają prace nad tym, żeby software tych samochodów był ulepszony, ale temat chwilowo stoi. No i to jest kolejna porażka samochodów elektrycznych na rynku światowym. Jeżeli jesteś przy rynku światowym, to ciekawa sytuacja w Meksyku. E, Meksyk to jest takie państwo, dość duże, a przy okazji niezbyt bogate, tak? E, I to jest takie państwo jak Polska. E, w Polsce jeszcze 20 lat temu, pamiętam, kiedy chciałem mieć dobry aparat fotograficzny, e, to znajomi przychodzili go ze Stanów Zjednoczonych, który był tańszy. Mimo, że w Polsce zabraliśmy jakieś psie pieniądze, ale naprawdę, które byśmy się pieniądze zabraliśmy, to w Stanach, w który zrobiono dobre pieniądze, tamten sprzęt był tańszy niż w Polsce, w związku z tym opacało się go ściągnąć. Dlaczego mówię o tym przy okazji Meksyku? Otóż Meksyk jest państwem, do którego sprzedawcy telefonów oficjalnie ściągali sprzęt z państw, w których były one tańsze. I Samsung zauważył to, że bo on sprzedaje tak, sprzedaje, że tutaj są tańsze, tutaj są droższe, kraje rozwijające się mają niższe ceny, kraje bogate, jak Polska, mają najwyższe ceny, są jakieś średnie ceny. Meksyk był w tych cenach średnich, ale żeby jeszcze bardziej sobie przeoszczędzić, kupił ogromną partię kilku milionów telefonów w jednym z państw. No, niezbyt dobrze rozwijających się, e, i rozprzedał to wszystkim swoim klientom. Tego jest parę milionów sztuk. Więc Samsung zauważył ten preceder nieładny e, firm meksykańskich. Co zrobił? Zablokował wszystkie telefony zakupione poza granicami Meksyku w stanie oryginalnym. Parę milionów użytkowników Samsunga nagle wylądowało z telefonami, które nie działają. I za bardzo wiedzieli co robić, tak, bo to nie są Polacy, żeby potrafią wszystko obkręcić, przekręcić i rozkręcić tak, żeby działało jak trzeba. Eee, jest dość duży problem. Nie jest to jakiś duży problem tyle, żeby był błąd społeczny w Meksyku, ale jednak jest to spory problem, bo parę milionów ludzi zostało bez telefonów. Eee, tutaj pojawia się Motorola natychmiast, która zaoferowała wszystkim posiadaczom Samsungów zablokowanych swój telefon 30% taniej. No i Samsung się pojawił, który stwierdził, że jeżeli jesteśmy zablokować telefony, to wystarczy kupić się nowy telefon do Samsunga za normalną cenę, wtedy tamten się odblokuje. Jak sytuacja się skończy? Nie wiem. Jeżeli skończy się jakimś mordobiciem na ulicach, będę pewnie o tym wspominał. Jeśli nie, zapomnijmy o temacie, bo to w końcu tylko Meksyk. Gdzie leży Meksyk? Wracając jeszcze do samochodów elektrycznych, Honda oraz Toyota przy okazji sytuacji związanych właśnie ze słabą sprzedażą z elektrycznych poinformowały, że przecież to, że wycofują się chwilowo z rozwoju tej technologii, nie wpłynie jakoś specjalnie na ekologię, gdyż obie te firmy mają świetnie zaawansowane samochody hybrydowe, które sprzedają się świetnie. Co ciekawe, to nie jest tak, że ludzie nie chcą jeździć ekologicznie, tylko po prostu nie chcą płacić grubych pieniędzy za samochody, które po prostu nie jeżdżą. Tak, bo jak skończy się prąd, albo w przypadku kiedy kupimy tak jak ci Meksykanie samochód dziś w państwie słabo się, na przykład na Kubie, tam widziałem jednego elektryka na całą wyspę, bo został dostarczony przez Unię Europejską, żeby tam mogli sobie jeździć. To nie miało sensu, bo tam jest prąd wytwarzany z ropy i tej ropy nie ma, w związku z tym nie ma prądu i ten są stał. Dobra, wracamy do tematu. No więc Honda razem z Toyota polecają hybrydy, które świetnie się sprzedają i są bardzo ekologiczne. W wielu przypadkach bardziej ekologiczne od elektryków, których to stworzenie kosztuje świat, naszą matkę. Ziemię, ciężką krwawica, małe, czarne rączki budujące te wszystkie złe przetwory potrzebne do stworzenia w baterii, także coraz częściej pojawiają się w mediach jako dowód na to, że elektryczne samochody to nie jest jednak fajny pomysł. Osobiście, bo teraz widzę już po prostu sektę którzy się na mnie rzucają, osobiście z chęcią sobie kupię elektryczny samochód, bo czasami po prostu jeżdżę niedaleko. Tak na przykład do Warszawy, mam 50 kilometrów, pojechałbym tam, wrócił sobie, naładował. Tak tyle, że znowu wracałem do punktu wyjścia. To nie jest tak, że ja mam coś w elektrykom, tylko że po prostu w cholerę drogie. I w przypadku małej stłuczki powodują, że będę musiał płacić za naprawę jakieś niebodyczne pieniądze, a przypominam, parę programów temu mówią o tym, że anglicki, anglucki, angielki, nie angielka, angielki, są brzydkie. Anglicy. Ci nie są zbyt ładni, ale jednak to są Anglicy. Anglicy podnieśli ubezpieczenia samochodów elektrycznych w związku właśnie z tym, że każda awaria samochodu elektrycznego powoduje, że stają się złomem. Także ja nie jestem przeciwnikiem nowoczesności, tylko nikt nie będzie na nią stać. Nie stać mi nawet na spalinowy samochód wysokiej klasy, w związku z tym jeżdżę sobie starym gratem. I tak jak pewnie większość z Was. Być może część z Was jeździ nowymi samochodami. Nie zazdroszczę. Po prostu takie macie. Jeżeli chodzi o nasze potrzeby i działania, właśnie to, czy mamy samochód taki, albo inny, telefon, nawet długopis durny, czy mamy taki, albo inny, pewien specjalista od psychologii człowieka, renomowany bardzo specjalista, pan Robert Zapolski, który urodził się w rodzinie żydowskiej. To nie jest zarzut, bo tam się urodził, bardzo religijny i w końcu stwierdził któregoś dnia w nocy, że w nocy się obudzi, tak pomyślał, e Boga nie ma. No to jak go nie ma, to dobrze. Tak pomyślał i tak powiedział, tak napisał w swoich książkach. I ten specjalista bardzo znany na całym świecie, pierwsza z słyszycie? ja też, ale jest bardzo znany, jak się okazuje, wymyślił, że wolna wola człowieka nie istnieje, że nie ma wolnej woli. Że to co robimy, na przykład ja teraz do Was mówię, to nie jest moja wolna wola, tylko to jest wynik różnych rzeczy, neurobiologicznych, które powodują, że ja to robię oraz ludzi z otoczenia, którzy też nie mają wolnej woli. Ale poprzez to, że patrzę na ludzi bez wolnej woli dookoła, to ja w związku z tym robię rzeczy, które oni by chcieli, chociaż nie mają wolnej woli. Napisał o tym, znaczy strepcie na tą książkę, ten temat jest podejmowany bardzo mocno w brzeniach zachodnich, gdyż on przy okazji tłumaczy, że przestępcy na przykład. Tak? Nie, nie tylko straszni przestępcy, którzy dziają kozikami swoje ciężarne żony, ale na przykład pijani kierowcy, tak, to nie jest ich wina, bo to oni mają wolnej woli. W związku z tym to, że oni wsiedli po pijaku, to nie był wynik tego, że nie chcieli, tylko po prostu byli zabroczeni. Tak? A to, że byli zabroczeni, też nie jest wynik ich wolnej woli, bo wolna wola nie istnieje w świetle badań tego pana. W związku z tym to, że byli pijani sztok, także nie było ich winą. To, że poszli do sklepu i kupili sobie gorzałę, też nie było ich winą. To, że w ogóle jest sklep jakiś z gorzałą, też nie jest ich winą. To, że producenci wytwarzają gorzałe, też nie jest winą producentów, bo nie mają wolnej woli, a produkują ją tylko dlatego, że nie wiedzą dlaczego ją produkują, bo tak ktoś im każe, w sensie głos wewnętrzny im nakazuje. Także nowe badania psychologiczne pokazują, że nie ma winnych w na tym świecie. Cokolwiek zrobiliście złego dzisiaj albo dobrego, nie należy się cieszyć i smucić, bo to nie jest wasza wina, bo Boga nie ma, jest tylko szatan. Eutanazja dla ludzi, którzy właśnie nie mają wolnej woli. To jest najnowszy pomysł kanadyjskiego parlamentu, który chce wprowadzić przepisy, które pozwolą na eutanazję ludzi, którzy są uzależnieni od różnego rodzaju specyfików wytworzonych sztucznie lub wyrosłych z ziemi, typu <laughs> inhale. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aczkolwiek to musi być dobry pomysł, bo to w Kanadzie, a Kanada jest bardzo mądrym krajem, rozwiniętym, z długoletnimi tradycjami, w sensie nie jakimiś strasznie długimi, bo tam jak my już mieliśmy jakieś tradycje i zabytki, to oni mieli tylko niedźwiedzie. No więc w Kanadzie powstał taki pomysł, żeby ludzie, którzy Uzależniają się od specyfików wbrew swojej <głos》> wolnej woli, której nie mają, zamiast schodzić z tego świata w wyniku uzależnień, mogli sobie przyspieszyć sytuację, e, odbywając seans eutanazyjny. E, ten temat nie podoba się wielu osobom. Czy ciekawe, obrońcy praw człowieka nie protestują? Protestują oczywiście ludzie skrzywieni z prawą stronę, którzy mówią, że jest to może słaby pomysł. Ludzie skrzywieni w lewą, którzy są za wolnością obywatelską i za tym, żeby ludzie byli równi, e, popierają ten pomysł w całości. Tak jak zresztą wszystkie pomysły rządu z ostatnich lat, w tym na przykład blokowanie kont ludziom, którym się nie podoba polityka państwa. Także jeżeli prawdopodobnie w Kanadzie wystąpią jacyś ludzie na ulicy, którzy nie będą chcieli, żeby tych biednych e, ludzi uzależnionych e, pozbywać się w sposób e, ostateczny, to się im włączy konta i być może także podda eutanazji. Byliśmy już przy prezydencie Polski, wróćmy do niego. Prezydent Polski, oprócz tego, że ogłosił, że nowy Sejm wystartuje we wtorek, czyli dzień po poniedziałku, lub w poniedziałek, dzień poniedzieli, niedzieli, no generalnie jakoś tak to wytłumaczył, że dzień po dniu będzie ten Sejm startował, po jakimś dniu określonym przez niego dokładnie, poniedzieli, poniedziałek. I wtedy, jak po poniedzieli nastąpi poniedziałek, wtedy pojawi się nowy Sejm i wszyscy będą szczęśliwi. Znaczy, wiemy, że nie będą, wszyscy będą się pruli, wydzierali, mordowali, bili i tak tak dalej. Będą wrzeszeli na siebie i określali się mianem Mądrzejszy na świecie, ale ten sam prezydent dosłownie dzisiaj poinformował, że spotkał się z rodziną pewnego człowieka, który urodził się w Polsce, a później z Polski wyemigrował i nie mając obywatelstwa polskiego, bardzo dbał o to, żeby polsko-izraelskie stosunki rosły w siłę, a nam wszystkim żyło się bardzo dostatnie, w sensie nam się nie do końca żyje dostatnie w tych stosunkach, ale takie były założenia. W związku z tym, że napisał parę książek na ten temat, że Polska jest taka, a nie inna, i tych książek nauczają się Izraelici w Izraelu, Pan prezydent spotkał się z jego rodziną. Dlaczego? Dlatego, że tamten pan, znany w Towarzystwie Warszawskim doskonale, bo różnego rodzaju debilewicze oraz innego tego postacie, znane postacie z inteligencji szpagatowej warszawskiej, także podnosiły, że tamten pan został zniknięty przez Hamas na początku działań w Izraelu i do tego czasu nie ma z nim kontaktu. W związku z tym pan prezydent się pochylił nad człowiekiem z Towarzystwa Warszawskiego. Bo ci ludzie z Zjednoczonej prawicy, także pan prezydent lubią się pochylać nad różnymi osobami, które są z Towarzystwa Dobrego. Pan Gliński pochylał się przez całe osiem lat nad różnymi fundacjami lewicowymi, które dzisiaj na niego plują śmiejąc się mu w twarz. Pan prezydent również to bardzo lubi, tak się pochylać, no więc pochwyciak tą rodziną zaprosił ją do Belwederu. I tam powiedział, że jest mu bardzo smutna. Dlaczego o tym mówię? Mówią to dlatego, że ten pan, którego porwał Hamas, faktycznie bardzo mi przykro, porwał go Hamas, no, porwał go, no i co, ale to w Izraelu, daleko stąd, to i nasza wina, tak? Ten człowiek nie ma polskiego paszportu. Po prostu po wyjeździe nie ma polskiego paszportu, po prostu de facto jest mieszkańcem Izraela i to, że pan prezydent się pochyla, to jest bardzo miłe z jego strony. Tyle, że przypomnę, że od początku konfliktu w gazie, na terenie gazy znajduje się ponad 20 obywateli z paszportami polskimi czyli Polaków w świetle prawa, którymi to nasz kraj się w ogóle nie interesuje. Ja ten temat podnosiłem na swoim Twitterze od dobrych trzech już tygodni, ponad trzech tygodni. Piesku nogą, tym się nie interesował. Pan Jabłoński Jabłonowski nie jest taki typ z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który udaje szychę i mówi tak wychodzi na widelcach różnych i mówi tak, jeżeli ktoś jest w Izraelu pod bombardowaniem, to się schowa. To jest jego porada dla tamtych ludzi, więc on też nie wiedział o tym. Dopiero z SMS-ów ludzi, których wtedy uruchomiłem, dowiedział się, że jest jakiś problem. Problem powstał dokładnie w momencie, kiedy w Polsce trwała debata przedwyborcza. Kiedy pan Morawiecki razem z panem Tuskim i całą resztą tych patafianów wykłócali się w telewizorze polskim, na antenie TVP. I nikt nie odbierał telefonów, wszyscy oglądali wtedy sobie debatę tych ludzi w telewizji. Wtedy powstał problem dla naszych obywateli. I oni od ponad trzech tygodni znajdują się pod żyją o dziwo, e, wysyłają różnego rodzaju informacje, maile, smsy, gdzie tylko mogą, żeby ich uratować stamtąd, bo ich domy są już zburzone. Kolejny dom, który w jest zburzony, kolejny zburzony, e, są już w tej chwili na południu e, strefy gazy ciągle nie ma żadnej informacji, co można by z nimi zrobić. Na RMZ się obudził dosłownie dwa dni temu, i właśnie ustami tamtego para, który wspomniałem, którego nazwiska nie pamiętam, takich w okularach, być może wkleję zdjęcie. poinformował, że um, są pewne trudności, a, i rząd polski ma trudności z wyciągnięciem tych ludzi stamtąd, bo nie za bardzo wie, co zrobić. No więc ja powiem, że myślę, że wiem, co zrobić. Zamiast pozwalać ambasadorowi Izraela na pyskowanie w stosunku do naszego ministerstwa zagranicznych, który spotkał się z jakimiś ludźmi ze świata arabskiego, i to bardzo wzburzyło pana ambasadora Izraelskiego, że tamten spotyka się w sensie nasz minister ze Arabskim i napyszczył na pana Rała strasznie w internetach. Zamiast tolerować takie pojedynku, wystarczyłoby chyba go deportować na Grata. Panie, nie będziesz się w naszą politykę wyjazd z kraju. Poprosimy kogoś o wiele bardziej inteligentnego. Ten postulat podnoszę za każdym razem, jak mówię z nim kłopoty, w sensie Izraelem. I wtedy może byśmy mogli mieć twardszą politykę w stosunku do Izraela, który ma nas głęboko w nosie. Przy okazji dodam, że Izrael ma w nosie wszystkie państwa, które są na miejscu, to nie jest tylko kwestia Polski. Tyle, że co mnie obchodzi, że USA, Anglia, Francja, Niemcy mają ten sam problem. Jesteśmy cholernym imperium i musimy prowadzić własną politykę, dzięki której nie mamy takich problemów. Tymczasem takiej polityki nie prowadzimy. Prezydent zaprasza jakichś typów, nad którymi płaczę. O Polski obywatele w gazień zająknął przez ostatnie 3,5 tygodnia, więc mogę wnioskować, że ma i głęboko w pompie. Zresztą ludzie, którzy tam siedzą, przywatele Polscy, wysyłają masowo właśnie maile i informacje, w których cytuję: Mamy wrażenie, że nasz was w pompie. Tak moi drodzy, ma Was chyba głęboko w pompie. Wracamy do technologii, które są bardzo ciekawe, a przy pokazują także, w jakiej jesteśmy mm, pośladkowni. <laughs> Firma Google pracowała nowe słuchawki, w sensie technologii, która pozwala dzięki słuchawkom do ucznym, których korzystamy w większości, jeżeli ktoś wychodzi na ulicę, w większości korzystamy, w sensie duża część z nas korzysta, ja korzystam e, czasami, niezbyt często, ale jednak korzystam. E, słuchawki, które dzięki specjalnej technologii pozwalanej przez Google mogą wykrywać stan naszego zdrowia w sensie pracy serca, ewentualnym rytmie, pokazywać jakie mamy niedomogi. Sęk w tym, że w tą technologię jest to możliwość wysyłania tych danych do miejsc, w których nie chcielibyśmy, żeby one się znajdowały, czyli na zewnątrz. Tak? Czyli jak idziemy, źle się czuje, mamy katar, od razu dowiaduje się o tym Google, który sprzedać te informacje dalej. Znaczy może sprzedawać, bo jeszcze tej technologii nie wprowadził. Tak? E, takie sytuacje, które mnie troszeczkę tak niepokoją zawsze, że używam czegoś, co ma być dla nas miłe, a w finale jest niemiłe, gdy już ktoś dostaje informacje na nasz temat. To jest słabe. Słabsze o wiele bardziej jest to, co robi rząd amerykański, a dokładnie urząd imigracyjny celny USA. Ten urząd. Od dobrych paru lat korzysta sprawa Patriot. To jest takie prawo prowadzone przez George'a Busha juniora po atakach na WTC dawno temu, ponad 20 lat temu, to o jakimś chyba dawno, które pozwalają na mm, doszukiwanie się wśród obywateli osobników, którzy są no, zbędni, niepotrzebni, ewentualnie niebezpieczni. Natomiast te kraje to do tego stopnia, że Amerykanie zaczęli korzystać z systemu który pozwala na przeczesywanie social medów pod kątem tekstów, które nie podobają się ludowi amerykańskiemu. Jeśli na przykład na Twitterze napiszę, że e, Jan Kesy są słabi w tym temacie, na przykład w jakimś tam temacie dokładnie, no to ten tekst z Facebooka, z Twittera, z mediów społecznościowych, z maili także jest czesany jako jeden z milionów tekstów na ten temat przez systemy informatyczne amerykańskie i tworzona jest baza danych takiego osobnika jak ja, pani czy pan. To dziecko jeszcze nie pisze, w związku z tym na jego temat jeszcze nie są wymieniane informacje, aczkolwiek wiedzą, że istnieje. A i w tym momencie system amerykański działa tak, że urzędnik, do którego przychodzi na przykład nasza prośba o wjazd na teren USA, wrzuca nasze nazwisko i wyskakują mu wszystkie nasze tweety i wpisy na temat USA. I on sobie może tak spojrzeć, tak, ej. Czy ja mogę go wpuścić? Nie, on nie spojrzy, nawet nie pomyśli, bo się pojawiają dwie lampki, bo nie tak, że jest lampka czerwona, czyli jest ten człowiek bardzo zły, nie wpuszczamy, oraz zielona jest bardzo dobra, a po środku jest na przykład, ej, on żartował. Są tylko te dwie lampki, czerwona i zielona i dzięki nim system wpuszcza do USA ludzi, w sensie będzie wpuszczać, bo jest wdrażany w tej chwili, ale już jest zużywany od kilku tygodni. W związku z tym uważajcie, jeśli gdziekolwiek w internecie coś złego na temat USA, ryzykujecie, że zostaniecie cofnięci, bo przecież wiz nie ma. Tak? Ale na granicy zawsze jest typ, który sprawdza dokładnie kto wjeżdża. Taka przestroga na przyszłość. Nie piszcie źle o nikim, bo przecież taki system zaraz będą używały wszystkie inne państwa, w tym Polska być może za chwilę nie wyjedziemy sobie z domu, bo się okaże, że o nowym, starym, nie o starym, to jak źle napisaliśmy to dobrze, ale o nowym rządzie, tylko że nowy rząd zaraz będzie starym rządem i kolejny rząd znów będzie miał na dostęp do naszych danych i wtedy nie wiadomo co się z nami stanie przy takim poziomie inwigilacji, jaki serwuje nam nowoczesna technologia. Naukowcy odkryli w sensie jeden naukowiec, zapisając nazwisko, Jean-Michel Żart. Nie, nie Żart, tylko Klavier. Ale też jakiś Francuz z pewnością. I on odkrył, pojechawszy do Rosji na daleką kołymę, tam skąd nasi dziadkowie czasem wracali, czasem nie. Pojechał tam i zaczął badania, z których wynika, że wirusy, które zaczęły jakoś ostatnio niepokoić ludzkość, które się pojawiły znikąd, nie musiały koniecznie pochodzić z Chin, z tamtej fabryczki Pfizera w miejscowości na W. Jego zdaniem te wszystkie niebezpieczne rzeczy krążące w powietrzu są z dawien dawna z nami. Od zawsze, odkrycie niesamowite, i były zamrożone przez miliony lat, gdyż kiedyś było bardzo zimno. W związku z tym te wirusidła dostały się w okowa śniegu, a później lodu, i na tej kołymie rosyjskiej przetrwały miliony, być może nawet miliardy lat, nie zaraz się dowiemy, ale miliony lat, bo miliony lat przez przeprowadzane badania temperatury, o czym wiemy od sekty wiechowych. Miliony lat. I teraz, poprzez to, że jest wielkie globalne ocieplenie i temperatura podnosi się znacznie, one się roztapiają. Już nie ma sytuacji, w której będziemy płakać na znikającymi lodowcami, tylko będziemy płakać z rozpaczy, patrząc jak ze znikających lodowców wydobywają się chmury, zombie, wirusów, bo tak określił ten pan te wirusy, które nas wszystkich zabiją. Na koniec wieści z Ukrainy. Na Ukrainie przez ostatnie dwa tygodnie pompowano informacje, że kontrofensywa, która zaczęła się ileś tam miesięcy temu, wreszcie odniosła ogromne sukcesy. Po dwóch tygodniach okazało się, że jednak te sukcesy zostały wycofane z obiegu przez działania Rosjan, czyli sam się kompletnie nie zmienia. Ale jeden sukces należy odnotować: to nie jest żart. Ukraińscy hakerzy przy współpracy z ukraińską armią oraz ukraińskim wywiadem zhakowali największy bank w Rosji i nic mu nie zrobili. Nic mu nie zabili, tylko po prostu pokazali, że można wejść, jak wejść, gdzie wejść i dokąd wejść, ale żadnych szkód nie wyrządzili. W związku z tym to jest taki trochę pirusowy zwycięstwo, gdyby na przykład oczyścili ten bank z wszystkich pieniędzy, to wtedy może to zagrożenie dla Ukrainy by się skończyło szybciej niż to możliwe. Tymczasem kolejne państwa wycofują się ze współpracy z Ukrainą. Słowacja już nie będzie wspierała Ukrainy. Niemcy nie wyślą tego, co obiecali jeszcze parę tygodni temu czy miesięcy, kiedy to nagle Ukraińcy ej, jesteśmy z Niemcami, więc uj z Polakami. No, niestety Niemcy też nie dotrzymali słowa, e, ale w Polsce pojawili się nowi politycy u władzy, którzy słowa dotrzymają. To jest pan Kowal, Paweł Kowal. On był kiedyś w Pisie, później był w pisie, później był w pisie, a później był w PO. I teraz jest w PO i teraz został się prawdopodobnie do parlamentu, nie stwierdzałem, i opowiada o tym, że skandaliczna polityka wobec Ukrainy, pana Dudy, doprowadziła do tego, że mamy z nimi złe stosunki. Nie pana Dudy za bardzo, no, każdy zauważy, to nie przez Dudę mamy złe stosunki, tylko Ukraina po prostu nie zamierza z nami dobrych stosunków, to jest pierwsze. I że teraz będziemy odbudowywać Ukrainę, gdyż to jest znak z naszych serc, wszystkich Polaków. Tak? No, myślę, że serce już się trochę zużyło przez ten czas, ale panie Kowal. Ja wiem, że przez ostatnie dwa lata obecnie jeszcze rządzący kosili dobre siano na w współpracy z Ukrainą i pan Grupowanie też chce kosić grube siano na współpracy z Ukrainą, tylko przypominam to był chyba październik 2022 roku, kiedy to Ukraina określiła dokładnie, co kto będzie odbudowywać na terenie Ukrainy i różne państwa dostały różne połacie Ukrainy do odbudowywania, my też. No i nam przypadł Donbas. I przypomnę, panie Kowal, że Donbas wciąż jest w rękach rosyjskich i raczej nic tam nie odbudujemy. Tymczasem, by dbać o Waszą psychikę, by się odbudowała po tym wszystkim, co dzisiaj Wam przekazałem, kończę program. W tym tygodniu, w sensie w kolejnym tygodniu, będę w Belgii, w związku z tym, jeżeli już to będą shorty na YouTubie i żadnych programów dodatkowych, ale po moim powrocie będzie oczywiście Pitu, a po Pitu jest paru gości, których pewnie byście chcieli zobaczyć od zawsze i oni się pojawią na razie, kim będą jest moją słodką tajemnicą. Szanowni Państwo, życzę Wam udanej niedzieli. I miłego bytu na tym łez padole, na który nas Pan Bóg zesłał i każe nam patrzeć dookoła, rozglądając, czy ktoś nas czasem nie zabił swoją głupotą. Żegnam serdecznie jeszcze raz miłego wieczoru Rafał Tokarzewski. Do zobaczenia. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.